Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić piąty powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Piąty powód z 40. Jest to zatem piąty odcinek i ten piąty powód brzmi: wszyscy muszą oddawać cześć synowi tak jak ojcu. Czyli jest to jednoznaczna informacja, z jakiego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ ja uważam, że wszyscy mamy obowiązek tak czcić syna, jak należy czcić ojca. Mowa tu oczywiście o Syna Bożego i o Boga Ojca. Bóg Ojciec i Bóg Syn są należni tej samej, takiej samej chwały. Nie należy pomniejszać ani jednego, ani drugiego. I tutaj mamy cztery miejsca ze Słowa Bożego, którymi możemy się tym zająć. Pierwsze z nich jest oparte na Jakuba, rozdział drugi. Drugie miejsce z Jana, Ewangelii Jana, piąty rozdział, 23 wiersz. Trzecie miejsce to objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 5, wiersze 13 i 14 i z listu do Filipian, rozdział 2, wiersz 10. Będę opierał się na tekście tego Nowego Testamentu. Jeśli macie życzenie, to mam kilka egzemplarzy, chętnie się podzielę. Proszę napisać do mnie na numer 791-214-963 albo wysłać SMS-a, albo w komentarzu do tego materiału. Możecie zostawić informację, na jaki numer mam oddzwonić, albo odpisać, albo na jakiego e-maila, i wtedy chętnie wyślę, jeśli będę mógł, papierową wersję bezpłatnie tego Nowego Testamentu, wydanego przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. Jest to moim zdaniem najlepszy przekład Nowego Testamentu, jaki obecnie mamy w języku polskim. I pierwsze z tych miejsc to jest miejsce z Jakuba, rozdział drugi. List do Jakuba był kierowany do ludzi, którzy zgromadzali się w synagogach. I jest tam wyraźnie powiedziane, żeby nie czynić różnicy między osobami Boga przy wyznawaniu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Może przeczytam to miejsce. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami, albowiem gdyby wszedł do zgromadzenia waszego mąż mający pierścień złoty w szacie świetnej, a wszedłby też i ubogi w nędznym odzieniu, i wejrzelibyście na tego, co ma świetną szatę, i rzeklibyście mu: ty siądź tu dobrze, a ubogiemu byście rzekli: ty stań tam albo siądź tu u podnóżka mego, to czyżeście nie uczynili różnicy w sobie i nie stali się sędziami mającymi złe myśli? Słuchajcie, bracia moi mili. I tutaj wyraźnie jest pokazana taka kwestia na zasadzie przypowieści. Jakub mówi, że jeśli do ich zgromadzenia, tutaj jest w ogóle słowo synagogi, do waszej synagogi, gdyby przyszło dwóch ludzi, jeden świetnie, pięknie ubrany, to jest odniesienie do Boga Ojca, którego oglądamy zazwyczaj w postaci splendoru, postaci pełnej chwały boskości. I Bóg Ojciec nie poniżył się, nie zszedł na ziemię, nie przyjął postaci człowieka, nie stał się podobny ludziom, nie stał się ubogi, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. A Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, będąc Bogiem, poniżył się i przyszedł jako ubogi. I Jakub tutaj zwraca uwagę: no nie możecie czynić różnicy między osobami Boga. Bóg Ojciec jest równy Bogowi Synowi. Bóg Syn jest równy Bogu Ojcu. Co z tego, że naturalnymi oczami widzieliście Jezusa jako niewolnika, jako poniżonego, jako tego, który był ubogi między nami? Nie był to wygląd, który mógłby się nam podobać. Mimo że on był najpiękniejszy wśród ludzi,
to mimo to ludzie zeszpecili go, katując i mordując, i był zmarnowany przez nas, przeze mnie, przez każdego człowieka. I nikt z nas nie jest bez winy w tej zbrodni, której dokonaliśmy na Jezusie Chrystusie. I właśnie tutaj widzimy, że Jakub przestrzega, nie czyńcie różnicy w wyznawaniu wiary. Nie możecie. To tak jakbyście, i podaję przykład, miliardera posadzili w pierwszej ławce, a ubogiego brata, który jest tak samo odkupiony w Chrystusie, posadzili sobie na końcu. To jest niewłaściwe i dlatego w chrześcijańskim zborze wszyscy są równi. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszyscy bracia są równi i jeżeli ktoś ma dar, może się okazać, że ten bogaty słucha i się uczy od tego biednego, najprostszego brata, który nie ma nawet co do garka włożyć i u którego się nie przelewa. A on jeździ na zgromadzeniu najlepszym samochodem, może Maybachem, może Lamborghini, może jakimś innym samochodem godnym tutaj po prostu zazdrości ziemskich zazdrośników, ale jeżeli nie ma bogactw w postaci umiejętności wykładania Słowa Bożego, a ten prosty brat, który na co dzień jest prostym bratem, prostym człowiekiem wykonującym prostą pracę, nie przelewa mu się ekonomicznie, ale za to zna Słowo Boże, bo Duch Święty zdecydował, że to on ma być obdarowany w wykładzie Słowa Bożego, to wtedy ten bogaty, mądry człowiek, często prowadzący wspaniałe biznesy, siedzi i się uczy od prostego wierzącego. Jest to normalne w zborach chrześcijańskich. Dlatego wracając do naszego tematu, wszyscy muszą oddawać cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Ojciec i syn są równi. I mam nadzieję, że ten przykład z Jakuba jasno to pokazuje, ale są też miejsca, które dodatkowo dzisiaj weźmiemy pod uwagę. Jana, 5 rozdział, 23 wiersz. To jest Ewangelia według świętego Jana. I tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie, aby wszyscy czcili syna jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Czyli widzimy, że tak samo jak czcimy syna, tak samo mamy czcić ojca. Tak powiedział Pan Jezus. Na tym można by zakończyć ten odcinek. Więc to jest piąty powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ wszyscy muszą oddawać cześć synowi, tak jak ojcu. Świadkowie Jehowy tego tak nie uczą. Kolejne miejsce, które obiecałem, że weźmiemy pod uwagę, to jest miejsce z objawienia Jezusa Chrystusa, rozdział 5, wiersz 13 i 14. I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące, siedzącemu na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I czworo zwierząt rzekło, amen. I 24 starców upadło i oddali pokłon żyjącemu na wieki wieków. Widzimy tutaj, że w niebie chwała jest oddawana na równi tak samo synowi, jak i ojcu. I możemy z tego brać przykład. I kolejne miejsce, które jest bardzo podobne do tego, czego uczy nas drugi rozdział Jakuba, czyli Filipian, rozdział drugi. Filipian, rozdział drugi. Tutaj drugi rozdział, 10 wiersz. Aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią. Widzimy wyraźnie, że wszyscy mają klękać na imię Jezusa. Wszyscy, którzy są pod ziemią, wszyscy, którzy są na ziemi, i wszyscy, którzy są na niebiosach. Czyli wszędzie, bo nie ma jakiegoś miejsca, które nie jest na niebiosach, albo nie jest na ziemi, albo nie jest pod ziemią. Nie ma innego miejsca, które by takie nie było. Zatem widzimy wyraźnie, że nawet diabeł uklęknie na imię Jezusa i odda mu pokłon. I będzie musiał to zrobić, jeśli nie będzie tego po prostu któryś człowiek chciał zrobić za życia, to trafiając do jeziora ognia i siarki przed tym zdarzeniem będzie musiał niedobrowolnie
pod przymusem oddać chwałę Jezusowi. Więc lepiej teraz, za życia, już stać się Jego sługą uległym i zginać kolano na imię Jezusa. Bo i tak zegniesz kolano na imię Jezusa, jeśli tego nie robisz tak raz. Jeśli teraz nie czcisz Syna tak jak Ojca, albo wręcz nie czcisz w ogóle Syna, to prędzej czy później będziesz musiał to zrobić. I ten drugi rozdział Filipian, tak jak mówiłem, jest bardzo podobny do drugiego rozdziału Jakuba. Tutaj widzimy od 5 wiersza. Chrystus Jezus, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginęło się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc widzimy piękny fragment, który mówi nam, że Jezus, będąc w postaci Bożej, będąc Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poniżył samego siebie, przyjął postać podobną do człowieka, z wyjątkiem grzechu stał się podobny ludziom i sam siebie uniżył. Uniżył sam siebie. Po co? Po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę za twoje i moje grzechy. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i to jest całkowicie wystarczające do uratowania każdego człowieka. Nie jest prawdą, że tylko 144 tysiące będą zbawione. Prawdą jest to, że to jest nieograniczone, nielimitowane odkupienie Pana Jezusa. Widzimy to doskonale w przypowieści, gdy widzimy człowieka, który znalazł piękną perłę lub skarb i co zrobił? Kupił całą rolę i sprzedał wszystko, co miał. Pan Jezus wszystko sprzedał, co miał, żeby ten skarb mieć. I to jest dokładnie tak samo, że widzimy, że Pan Jezus Chrystus kupił całą rolę, czyli cały świat. Za wszystkich umarł. Dla każdego wystarczy ta doskonała ofiara. I to, że każdy może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa po zbawienie, jest prawdą. Dlatego nie zlekceważ tego. Bóg przemawia do każdego raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. Nie będziesz miał żadnej wymówki. Zawsze do każdego, chociaż jeden raz w życiu, Bóg przemawia i go przekonuje. I jeżeli to zlekceważysz, Bóg jest wielkim królem, jest tym, który jest Panem nieba i ziemi. On nie będzie w nieskończoność wysyłał do ciebie poselstwa, jeśli uzna, że jeden raz wystarczy. I wtedy, jeżeli ten jeden raz podepczesz, to już nie będzie być może drugiej szansy. Bóg nie zobowiązuje się do tego, że będzie w nieskończoność do ciebie wysyłał poselstwo. Ty jesteś zobowiązany przyjąć poselstwo za pierwszym razem, gdy je słyszysz. Jeśli nie przyjmiesz łaski Bożej, jeśli nie przyjmiesz tego, że Jezus umarł za twoje grzechy, jeśli nie przyjdziesz do Pana Jezusa po zbawienie, jeśli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. To nie są żarty. To jest bardzo poważna sytuacja. To jest sytuacja bez neutralnego gruntu. Nie możesz stać na neutralnym gruncie. Albo przyjmujesz ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jako wystarczającą do zgładzenia twoich grzechów, albo idziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki, bo Bóg cały świat przeznaczył na zagładę, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale nie każdy musi być zgładzony. Każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa po zbawienie, każdy, kto powie Bogu, że ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest odkupem za mnie, to wtedy taka osoba na podstawie tej doskonałej ofiary na krzyżu może być pojednana z Bogiem i nie musi iść na słuszny sąd wieczny w jeziorze ognia i siarki, gdzie będzie dręczona taka osoba dniem i nocą na wieki wieków, jeśli tam trafi.
Piekło nie jest przygotowane dla ludzi, jest zgotowane diabłu i jego aniołom. Są tam nieludzkie warunki, ale niestety znajdą się tam ludzie, którzy odrzucili i podeptali ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Nie bądź jednym z nich. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego, skosztował śmierci za każdego, tak mówi list do Hebrajczyków. I to jest oczywisty fakt. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jesteś zobowiązany skorzystać z tego poselstwa, które Bóg wysłał do ciebie, przemówił do ciebie w Panu Jezusie Chrystusie. Więc podsumowując, powód piąty z 40, dla których nie jestem, nie mogę być świadkiem Jehowy. Wszyscy muszą oddawać cześć synowi, tak jak ojcu. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Taka sama cześć i chwała należy się Panu Jezusowi Chrystusowi, co Bogu Ojcu. Zachęcam do czytania Słowa Bożego. Jeśli masz pytania, możesz do mnie napisać SMS-a na numer 739089088 albo pod filmikiem napisać komentarz i ja chętnie wtedy się do tego komentarza w miarę możliwości czasowych odniosę. Jeśli będą jakiekolwiek pytania, można je też kierować pisemnie na adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem.